Samorządowcy z całej Polski apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, aby swoimi działaniami pomógł odblokować środki z Krajowego Programu Odbudowy. Dziś zwróciły się do niego w tej sprawie m.in. władze Wojkowic. Argumentują, że gdyby miasto dostało pieniądze, powstałaby elektrownia fotowoltaiczna o mocy 20 MW. Mogłoby też zainwestować w transport niskoemisyjny i stać się samowystarczalnym. Jeżeli wszystko zsumujemy, to myślę, że to jest 1:1, bo budżet na ten rok jest 86 milionów, a sama elektrownia fotowoltaiczna z magazynem energii to jest w okolicach 40-50 milionów. Jeżeli ktoś mówi, że jest 100%, to my z tego absolutnie korzystamy, jeżeli jest możliwość stworzenia perły w skali ogólnopolskiej, bo to by było jedyne miasto w Polsce, które by było zeroemisyjne, zeroenergetyczne. Samorządowcy z ruchu Tak dla Polski wyliczają i wraz z listem przekazali do Kancelarii Prezydenta listę 1000 projektów, które mogłyby zostać sfinansowane ze środków KPO. To są pieniądze, które wpływają na rozwój naszego państwa. To są pieniądze, które się należą naszym mieszkańcom. Należą się mieszkańcom województwa śląskiego, ponieważ dzięki nim będziemy mogli zmodernizować szpitale, będziemy mogli zmodernizować nowoczesne sale operacyjne, będziemy mogli wpłynąć na to, że jakość ochrony zdrowia, jakość służby zdrowia się powiększy. Dwa ostatnie lata były bardzo trudne przez pandemię, ale także przez uszczuplanie dochodów samorządów. Nie mówiąc o fakcie, iż moja gmina, miasto Lubliniec, straciło ponad 32 miliony na zmianach podatkowych. Nie jesteśmy w stanie wygospodarować z naszych własnych dochodów środków na inwestycje. Gdyby środki z KPO udało się odblokować, do Polski trafiłoby 35 miliardów złotych. Ślicznie, brawo. Piąteczka? Egzotyczna papuga zachwyca mieszkańców osiedla jednego z miast w województwie śląskim. I choć wielu z nich przyzwyczaiło się do tego niecodziennego widoku, to nie sposób zaprzeczyć, że ara na spacerze to jednak rzadkość. Poli, czyli ara zwyczajna, ma 2 lata, przechodzi właśnie okres buntu, ponieważ wciąż jest papuzim dzieckiem, a w wyładowaniu energii pomaga mu rozprostowanie skrzydeł. A że ptak musi latać, to lata i to zupełnie wolno. Dzięki świadomej opiekunce nie ma obaw, że Poli nie wróci. To jednak wymaga sporo pracy i pełnego zaangażowania. Relacji, więzi gdzieś tam, on się musiał nauczyć mnie, ja się musiałam nauczyć jego, gdzieś tam nieprzekraczanie swoich granic, on też mi pokazywał, że coś mu nie odpowiada. Gdzieś tam te początki no, były ciężkie, płakałam, ja nie powiem, przyznam się bez bicia, że jak starszą córkę odprowadzałam do szkoły, popłakałam się i wyrzucałam sobie, co ja zrobiłam, że dlaczego wzięłaś sobie takiego ptaka, nie miałam, niech mi pani uwierzy, nie sądziłam, że to jest tak ogromna i ciężka praca. Nie każdy nadaje się na właściciela ary. Nie każdy... No ja też byłam, z jednej strony byłam świadoma podjęcia się tego, ale nie sądziłam, że to jest tak okropnie ciężkie, że to jest tak ciężka praca, tak ciężka droga przed nami jest. I efektem tej 2-letniej już wspólnej drogi pani Magdy z Polim są wolne loty, które w powszechnej opinii wciąż budzą z jednej strony wiele zachwytu, ale i kontrowersji. A to nic innego jak podparte profesjonalnym treningiem puszczanie ptaka bez żadnych ograniczeń. Najczęściej w przestrzeni publicznej, w parku, na osiedlu, pomiędzy blokami. I choć ornitolodzy są przeciwnikami takich praktyk, to przyznają, że odpowiednio zbudowana właśnie więź z człowiekiem pozwala uczynić wolne loty bezpiecznymi, a te pozytywnie wpływają na dobrostan gatunku. Powiesz coś? O, Magda. Nie wszystkie papugi nadają się do wolnych lotów. Papugę należy do takiego lotu przysposobić odpowiednio wcześniej. Najlepiej, jeżeli jest to osobnik, który był już niejako odchowany od małego pisklęcia właśnie przez człowieka, żeby miał z człowiekiem bardzo silną więź. Jeżeli będzie to osobnik starszy, na przykład powyżej pierwszego roku życia, który był wcześniej wykarmiony przez rodziców, odchowany przez rodziców, to jednak istnieje duże ryzyko, że te wolne loty nie sprawdzą się, że ta więź z człowiekiem nie będzie na tyle silna. Warto zaznaczyć, że papugi są bardzo inteligentnymi ptakami. Poli, choć żyje w mieszkaniu, wbrew temu, co sądzą złośliwi, nie jest zamknięty w klatce. Papuga ma swoją dużą przestrzeń, a dzięki wolnym lotom nie kusi jej otwarte okno. Jak mówi pani Magda, ara to mniej więcej 4-letnie dziecko przez około 50 lat życia, stąd trzeba poświęcać jej dużo czasu. Dlatego właścicielka Poliego od dłuższego czasu pracuje wyłącznie na nocne zmiany, by w ciągu dnia mogła wychodzić z nim na spacery. To nie tylko jest rozprostowywanie skrzydeł, ale również dobra kondycja psychiczna, fizyczna. No nie oszukamy natury, ptak musi latać. Jego układ kostny powstał do tego, by latać, a nie być zamkniętym w klatce lub ładnie po prostu wyglądać na żerdzi. Do tego są stworzone ptaki, więc moim zdaniem duże papugi
powinny mieć możliwość swobodnego lotu. Zdobyta wiedza od najlepszych ptasich trenerów nie tylko z Polski pozwala pani Magdzie odpowiednie poliego przystosować do panujących warunków. A i w tych Ara adaptuje się całkiem dobrze, gdyż nie strasza jej zima czy deszcz. Poli jako pełnoprawny członek rodziny doświadczył również wakacji w Chorwacji. Zimą to mieliśmy kółeczka po 10-15 minut, w zależności też jaka była temperatura. Jak było bardzo duża wilgotność, więc szybko mu łapki marzły, więc to było jedno kółeczko dosłownie i do domu, ale żeby on gdzieś tam się hartował, tak jak my mamy możliwość morsowania, hartujemy się stopniowo, tak samo jest ze zwierzętami. Gdyby był cały czas trzymany w domu i bym chciała z nim od razu wyjść, no to też to nie na tym polega, stopniowo gdzieś tam korzystaliśmy z zimnych i jesiennych dni, wychodziliśmy gdzieś, dieta też odgrywa bardzo istotną rolę, tutaj musi być wtedy w tym okresie tłuściejsza. Poli bardzo dobrze czuje się w naturalnym środowisku, przyzwyczajony jest do obecności innych ptaków, psów i ludzi. A ci, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie kolorowej, egzotycznej papugi, przyzwyczaili się do niej. W dużych grupach takie ludzie się zbierają i każdy chce zdjęcie zrobić. Ja sama mam zdjęcia z nią. Także naprawdę lubią. Do koleżanki właśnie dzwoniłam, mówię, ta papuga jest na spacerze. Mówi, o tak, przy deszczu? Ja mówię, no widzę. Mówię, sesję zdjęciową ma. Pani Magda podkreśla, że ciągle poszerza swoją wiedzę na temat wychowywania Ary jako zwierzęcia domowego, jednak wie, że żadna krzywda papudze się nie dzieje. Swoimi filmami publikowanymi w sieci chce walczyć z przekonaniem, że wolne papuzie loty to zło i uświadamiać, jak można robić to prawidłowo i bezpiecznie. Co roku umiera jedno nieduże miasto na Śląsku. To przenośnia, ale dane statystyczne są nieubłagane. Rok do roku na Śląsku jest około 30 tysięcy mieszkańców mniej. To tak, jakby z mapy zniknął na przykład Myszków, Żywiec czy Czelać. Dla przykładu w 2022 roku w Dąbrowie Górniczej urodziło się około 460 nowych mieszkańców. Zmarło prawie 1400 osób. Rok 2021 kończyliśmy liczbą 111 tysięcy mieszkańców. Rok 2022 skończyliśmy liczbą 109 640 mieszkańców. Jest to stała tendencja na podobnym poziomie, natomiast z drugiej strony też w Dąbrowie Górniczej cały czas pojawiają się nowe inwestycje mieszkaniowe, pojawiają się nowe inwestycje prywatne. Spadek widoczny jest też w Tychach. Tam urodziło się 1230 dzieci, a zmarło 1551 osób. Statystyki z ubiegłego roku są znacznie lepsze niż te z 2021 roku, gdy odnotowaliśmy mniej aktów urodzenia, bo było ich 667, a aktów zgonu 1667. Więc gdybyśmy porównali sobie te dwa ostatnie lata, to widzimy tu tendencję wzrostową, to znaczy więcej osób się rodzi, a jednak mniej osób umiera w stosunku do roku 2021. W całym województwie najszybciej ubywa mieszkańców Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy. Dużo lepiej sytuacja wygląda w powiecie pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim i rybnickim. Taką sytuację notujemy od 2010 roku. Do tego momentu zdecydowanie notowaliśmy nadwyżkę liczby urodzeń nad zgonami. Od 2010 roku, kiedy te liczby spotkały się ze sobą i ten bilans jak gdyby wyszedł na zero, notujemy niestety dramatyczny wzrost liczby zgonów, a zmniejszającą się liczbę urodzeń dzieci. Urząd Statystyczny ma na razie dane za pierwsze półrocze 2022 roku. Patrząc jednak po statystykach z poszczególnych miast, nic nie wskazuje, aby sytuacja demograficzna szybko się zmieniła. Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego meczu Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Katowicach. To spotkanie Polska-Francja. Ci, którzy chcą wspólnie oglądać zmagania szczypiornistów, mogą przyjść do jednego z 30 lokali, które tworzą katowicką strefę kibica. Z uwagi na warunki atmosferyczne, mistrzostwa odbywają się w styczniu. Nie będzie to taka tradycyjna strefa w okolicach Spodka pod chmurką. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami. Łącznie jest około 30 lokali, w tym około 10 na ulicy Mariackiej, którzy mają licencję, którzy mogą puszczać oczywiście mecze. Listę lokali obejmuje nie tylko bary i puby, ale także kluby, kawiarnie i restauracje. Podczas wspólnego kibicowania będzie można wygrać bilety na mecze odbywające się w Spodku. Niektóre z lokali przygotowują też specjalną ofertę.
Na pewno będą to zniżki i na pewno będzie to jakaś specjalna oferta jedzenia i napoi, ale cały czas na tym pracujemy, jeszcze dogrywamy szczegóły i będziemy o tym informować na bieżąco. Promocja będzie dla wszystkich, bo generalnie nawet podejrzewam, że jeżeli nie wszyscy będą obecni na mistrzostwach, to podejrzewam, że większość osób na pewno skupi się na kibicowaniu. Symbolicznym wejściem do strefy kibica jest znajdująca się na początku ulicy Mariackiej bramka do piłki ręcznej. Każdy zaangażowany w mistrzostwa lokal będzie też miał odpowiednią identyfikację wizualną. Będziemy mieli ekran rzutnik, będzie można oglądać na 120 calach tak naprawdę. Zapraszamy na nasze zapiekanki i wspólne oglądanie meczu. W Spodku odbędzie się aż 21 meczów z ponad 60 odbywających się w Polsce. Katowice odwiedzą m.in. kibice z Francji, Niemiec, Słowenii i Norwegii. Już w najbliższą sobotę na deskach Teatru Śląskiego odbędzie się premiera spektaklu Kobieta i życie. To historia o współczesnej kobiecie, która próbuje znaleźć i zrozumieć swoje miejsce. Opowieść, która przeprowadza nas od wczesnego dzieciństwa przez życie tej kobiety. Towarzyszymy jej na różnych etapach jej życia. Obserwujemy, jak funkcjonuje w zderzeniach z kolejnymi kalkami, stereotypami, w tym, czego wymaga od niej świat, a tym, w czym sama funkcjonuje. Scenariusz autorstwa Maliny Prześlugi w 2021 roku został nagrodzony w konkursie dramaturgicznym Sfery Kontaktu. Sztuka jest monologiem inspirowanym strajkiem kobiet. Tekst przepełniony jest żalem, bezsilnością i niezgodą. W rolach głównych występują Alina Hechelska, Agnieszka Przepiórska i Anna Lemieszek. W główną bohaterkę wciela się również Antoni Milancej. Przejmujemy od siebie pewne aspekty, pewne momenty życia, pewne cechy charakteru tej postaci i opowiadamy ją wspólnie. Tak naprawdę ten tekst jest zapisany jako monolog, można by go grać jako monodram. My specjalnie, myślę, że zabieg reżyserki był taki, żeby po prostu podzielić to między zupełnie różne kobiety i także jednego mężczyznę. Ponieważ jest to kobieta złożona z samych nieszczęść, należy to podkreślić, i to zazwyczaj nieszczęść wynikających z szowinizmu, z patriarchatu i z takich kwestii ulepiania kobiety społecznie pod jakąś formę, to na pewno każdy znajdzie tutaj jakiś element siebie. Dramat komentuje aktualną rzeczywistość i wpisuje się w głos współczesnych kobiet. Połowa, licząc statystycznie, w społeczeństwie to są kobiety. Kobiety, które były przez wiele wieków traktowane w taki, a nie inny sposób. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby strajków kobiet, nie byłoby protestów itd., itd. Więc wydaje mi się, że teatr jest najlepszym miejscem do tego, żeby kobietom oddać głos i spojrzeć na świat z perspektywy kobiet. Spektakl jest koprodukcją Teatru Śląskiego w Katowicach oraz Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Jego premiera odbędzie się w najbliższą sobotę 14 stycznia na deskach sceny w Malarni Teatru Śląskiego. W Krakowie będzie go można obejrzeć 3 lutego.